Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę w Eastward i mamy teraz do czynienia z taką nietypową sytuacją. Coś się nam dzieje sam. Mamy gościa w okularach jeszcze przy naszej chatce, a my spierniczamy, tak? Spierniczamy jak tylko możemy. Chyba trzeba łódkę odepchnąć. Łódka to dużo powiedziane w sumie. Tam coś rosło w wodzie, ja to widziałem, nawet nie myślę, że. O, nie, zapomniałem. Wracaj, bombo. Dzięki Bogu, że możemy to zrobić. Na szczęście kwiatki znikają przed nami same. Bo właśnie się zastanawiałem, jak my się przedrzemy przez te części lasu, gdzie są kurde te kwiatki. Ale najwyraźniej to jest jednak możliwe. Są jakieś kamienie, tu coś pospadało. Nie wiem, co się z tą wioską dzieje. To wygląda co najmniej creepy. Tutaj to w ogóle się za bardzo nie mam nawet jak odepchnąć. Więc tutaj martwi. Czekaj, czy mogę to wysadzić? O, to jest pytanie. Tu są skrzynki. Więc na pewno mogę się przez te skrzynki przebić, nie? A mogę je na pewno przesunąć. Mogę tutaj przebić? Mogę. To fantastycznie. Czy tutaj coś jest? Na pewno mogę skrzynki z kolei rozwalić. Tutaj sobie też przebiegnę. Tylko pytanie brzmi, czy ja właściwie idę w dobrą stronę? Może powinienem to sprawdzić tak naprawdę, zanim gdziekolwiek polecę dalej. Bo gdzie my jesteśmy? Czy mamy gdzieś konkretnie polecieć? Jaki mamy quest w ogóle? Zdążyłem już zapomnieć. A, mamy na stację uciec. To chyba idziemy. To nie, to na pewno nie idziemy w dobrym kierunku. Zaraz, przecież na stację to było gdzie. Albo to było tędy jednak? No zaraz, tutaj jest tak. Tutaj to my w ogóle pójdziemy gdzie indziej. Nie, 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 nie. To my się źle wybraliśmy, moi drodzy. Bo na stację to w przeciwnym kierunku, to ja wracam. To ja wracam, kurde. A przecież na stację. Ups, się przestraszyłem. Na sta. A zaraz, mogę tak sobie po prostu przepłynąć? Będzie szybciej trochę. Zdecydowanie. No też potem łatwiej, gdybyśmy jednak mieli tutaj wrócić. A na stację to było tak, jakbyśmy tutaj po prostu przychodzili pierwszy raz. To musimy podbiec tu jednak. A potem polecieć sobie w lewo. Więc to generalnie jest troszeczkę w innym kierunku niż ja chciałem pobiec. Ale nieważne. Zostaw wioskę mi. By się po prostu martwić udaniem się na stację. No dobra, stacja jest tam. O nie, dobra. Czyli stacja jednak była na dole, słuchajcie. No tak, mogłem się w sumie nie dziwić temu, że to wszystko jest takie jakby przygotowane pod nas jednak. No dobra, my jesteśmy najmniej zdecydowanym ratunkowym człowiekiem na świecie. No ale przynajmniej mamy teraz tutaj łódeczkę, więc pójdzie szybciej. Ale cholera, jak my tą stację się dostaniemy tak po prostu? Przecież stacja była inaczej, no. No nieważne, no skoro mamy biec tutaj i tam nam nie pozwalają, no to idziemy tutaj. Nie możemy się chyba zamienić miejscami, możemy położyć bombę, ale po co? Wycofam ją z powrotem, to jest swoją drogą bardzo dobra zdolność. Wiesz, takie trochę rzucasz granat, a potem podnosisz, stwierdzając, że jednak nie. O, o! Ktokolwiek to jest to czarne i zostawia plamy po sobie. A więc niezbyt fajnie. I tu się pojawia u góry? To chyba musimy się śpieszyć. O Boże, z tymi wężami. Normalnie się ich nie mi się nie martwi, ale. Jak jest ich ty. W dół? Nie wiem, ja pobiegłem w dół. Czy pobiegłem dobrze, to inna kwestia. O bojku, zaraz za nami. Dobra, głupie węże. A, okej, nieważne. Dlaczego to mnie zaatakowało? Jak to do mnie dobiegło w ogóle? Dobra, to jest już. Jestem już całkiem mocno obolały. Tam nie ma sensu iść. Chyba tu trzeba te węże załatwić. Szybko. Odepchnijmy się, zanim nas czarność zaatakuje. Czy ona może iść po rzece? Ona może iść po rzece, niestety. Ale poszło jakoś tak inaczej. My mamy niby ekwipunek i to jest chyba dobry moment, żeby go użyć w sumie. Bo tak nagle jak nas dopadło, jak nas zaczęło po prostu miotać. Czego się nie spodziewałem. Okej, okay. Ile mamy? No, HP-ków tracimy całkiem sporo. Energy drink to jest to, co nam się przyda. Wypijamy go. Jesteśmy na full. Mam nadzieję, że te skarby nam nie przeszkodzą tutaj. No i to się pojawiło stamtąd. To się w ogóle dalej przemieszcza. Ja nie wiem, co się stało z wioską, ale. Zaraz, czy my się przed tym schowaliśmy, czy po prostu się pośpieszyliśmy? Znaczy, w sensie, że ona nas nie zauważyła. Chyba tak trzeba odczytywać. Chyba. To jest zaraz za nami, więc tu się będziemy odpychać. Od razu, żeby nie tracić na prędkości. Tutaj. A, tutaj chyba nie. Tutaj chyba nie. Dobra, biegniemy tędy. No chyba was powaliło, żeby tylu przeciwników tu było naraz. I oni jeszcze, kurde, się świecą. Głupie. Skurczy byki. Chyba tędy. Lecimy, lecimy, lecimy. Zaraz, zaraz. A możemy się tędy odepchnąć? A nie, tu. Dobra. Teraz tu. Tam jest strzelnia, widzę ją. No jeszcze jest za nami na szczęście. Do momentu jak się uleczyliśmy, to już nam punktu życia nie zabrała. To jest taka klątwa produktów leczących, że tak powiem. Uleczysz się i już cię nic nie bije.
No nie jestem pewien, czy... A, zaraz możemy po tym przebiec. Okej, dobra. Myślałem, że od tego się odepchniemy, ale to nie o to chodziło. Biegniemy dalej. Świecą się nam grzybki. Pojawiają się śluzy, kurcze. W sumie to nie muszę ich zabijać, ale... A tak trochę z przyzwyczajenia. Może tu coś będzie ciekawego? O! Dobra, mamy... A, bo my mamy przecież broń! Żebym ja pamiętał, jak się broń zmieniało. Żebym ja pamiętał, jak się broń zmieniało, to by było dużo łatwiej. A potem sobie pewnie przewodzę w tym momencie, w którym już to nie będzie potrzebne. Dobra. Zapokonujemy, lecimy dalej na dół. Jak będzie spokój, to sobie przypomnę, na 100%. Może na F to się robiło? Nie. Na Q? Na E! Okej, mamy dwójkę, dobra. Nie wiem, po co mi teraz pistolet. Zwłaszcza, że muszę się tutaj odepchnąć. Ja szybko na bok. Dobra. Kurde, niespodziewanie dużo emocji tu jest, jak na taki etap. Czy ja tutaj mam coś przewrócić? Podobno ja mam to otworzyć. Dobra, tyle wystarczyło. A to się zaraz zamknie. Jak my tam mamy niby dotrzeć? Przecież to się nam zamknie teraz. Coś czuję, że to skrzeliliśmy. No ale dobra, zobaczmy. Tak, szybko bierzemy to. Nie no, nie bombę chciałem akurat. O, nie. To się nie ma prawa dobrze skończyć. Zaraz, czy to poszło dalej? O. Czy to jest nasz koniec? Czy my możemy to jakoś wrócić przez to? To jest nasza pierwsza śmierć, że tak naprawdę. Dobra, ale pytanie brzmi. Co my tu mamy zrobić tak naprawdę? Nie no, oczywiście, że kontynuujemy. Ciekawe, w którym momencie nas wyrzuci w sumie. Ale... No dobra, jeżeli tam... Okej, jesteśmy w tym miejscu, spoko. I odpychamy. Oj, za mało energii. Szybciej. Dobra. Teraz tak, czy te skrzynki muszę tu rozwalić i położyć tutaj bombę po prostu? A może faktycznie położenie bomby tutaj to jest najlepszy pomysł? Zróbmy tak. Ułóżmy bombę. Odepchnijmy się. Ta bomba chyba... Tak, ta bomba to otwiera. A, szybko. Dobra, teraz wiem, co trzeba zrobić. Ja już wszystko rozumiem. To jest cholernie trudne do zrobienia szybkiego. Ale to się da zrobić. Kładziemy tutaj bombę i trzeba ją tam popchnąć. To możemy zabrać. Jest przejście. Proszę bardzo. Dobra. Prawie to samo chciałem zrobić wcześniej. Tylko nie do końca mi wyszło. Ale plan był dobry. Poza tym, że był zły. Ale dobra, wybiegamy już z tego terenu. Dobra, musimy to jakoś tutaj przenieść. No, okej. Okay. Dobra, tędy. Już jest za nami. Czy ja to mam do tyłu? O nie. Puść mnie. Okej. Okay. Dobra. Szybko, trzeba coś zjeść. Może to. Dobra, lecimy dalej. To nie ma czasu, nawet chwili. Zaraz, jak ja mam tutaj... Dobra. Z tamtej strony? Zaprząt po prostu nadchodził, tu nie ma miejsca bezpiecznego, nawet na chwilę. Dobra, pyk. Tak, to się faktycznie zewsząd generuje. Ja nie jestem w stanie tego walnąć w tym momencie już. O kurde. Co to kurde, nie ma miejsca nawet na jedną pomyłkę tak naprawdę? Że tak szybko zrobić? Że nie ma człowiek w ogóle, nie pomyślał nikt o tym, że biedny grający może po prostu nie być w stanie tego zrobić tak szybko? Czy ja czegoś nie ogarniam? Może powinienem był tutaj szybciej się ogarnąć? W sumie, teraz na to patrzę. To jestem w stanie trochę zaoszczędzić czasu w ten sposób. Teraz lecimy. Chyba tutaj trochę czasu nam się udało uzyskać. Ja ignoruję to wszystko. Ignoruję. Dobra, i teraz mamy dużo więcej czasu. Ale czy to będzie wystarczająco? Bo to jest wystarczająco czasu, ale no kurde, powiem wam, że to jest takie... Nawet chwili nie trać na zastanowienie, bo inaczej będziesz pożarty przez czarne coś. Jest to przerąbane trochę. Ach, już to widzę, że się pojawiło tam. Dobra, wybiegamy. Szybko rozwalamy beczki. Przepychamy i lecimy dalej. Dobra, krzanić te węże. Jestem w stanie je prawie bez obrażeń uniknąć. Mówię prawie, no bo bądźmy szczerzy, nie tak, że totalnie. Chyba to trzeba odsunąć do tyłu. Szybko. Tutaj rozwalimy i pójdziemy dołem, okej. Okay. Chyba ta lokacja w miarę ogarnięta. Co prawda przyjęliśmy obrażenia z tytułu, no wiadomo, węży. No i co teraz? Teraz jesteśmy otoczeni.
Ale przewalone. Koniec gry. GG. Easy. To zrobiliśmy dobrze, ale giniemy. O! Może nie do końca. Sam jednak się chyba uaktywniła nam. O, ten czerwony się boi. A więc doszło i do tego, czyż nie? No ja nie wiem, do czego doszło, ale nie podoba mi się to. Nieźle. W takim wypadku chyba moja tura. It's time to duel. Czyli czy ona przejmie kontrolę nad naszą Sam i rozwali czarną maź? Niby, może ma, ona ma te swoje magiczne moce, powiedzmy. Może to będzie pyk, pyk, pyk i polecimy. Świeże powietrze, mój stary przyjacielu. Nie ruszałem się tego od jakiegoś czasu już. O, Energy Blast, okej. Okay. Próbuję przez myszki, żeby tego używać. No dobra, przytrzymujemy. Aha! Okej. Okay. To nie było trudne. Nie mogłeś tak zrobić wcześniej? Najwyraźniej nie. Musieliśmy udowodnić swoją wartość prawdopodobnie. Pokaż się. O, ziomek przyszedł. On tam przecież wcześniej pracował, nie? Z tego co patrzyliśmy. Matko. Czy już się rozpoczęło? Jesteśmy gotowi. Wszystko jest. Rozpoczęte. Żniwa zostały. Tak, faktycznie on tak mówił. Tak mi się na nim mówiło. Ten, jak to przetłumaczyć na polski? Zapach. Kurde, nie wiem jak to po polsku przetłumaczyć. W każdym razie związane z płodami i tak dalej. Wspomnienia, które on przywołuje. Chodź, bo chodźcie. Tak jest, patrz pani. I zabierz go ze sobą. No dobra. Sami nie zostawiają nas. Tak jest. Nie zostawiają naszego ziomeczka na pastwę losu. To zawsze coś. Już nie mogło być, nie? Mogli stwierdzić, że nas nie potrzebują i wywalić nas do wody. Obawiam się, że ta wioska to nie przetrwa w tym miejscu. Wow. Wow. Tam to się faktycznie dzieje. Część się nawet w bąbelki. A to się podnosi w ogóle. No ta destrukcja, która tam następuje. Pomijając, że jeżeli nam to zadawało obrażenia, to prawdopodobnie w tej wiosce wszyscy są martwi w tym momencie. Jak mam być szczery i przewidywać, co tu się wydarza. Okej. Okay. Tutaj wystarczy, zostaw nas. Ale matko, wystarczy. Twoje usługi są już niepotrzebne. Proszę pani. Skłonił się i poszedł, dobrze. Czy ona odzyska kontrolę nad sobą? Może to jest właściwie jej prawdziwa jaźń? Cholera wie tak naprawdę tutaj w tym momencie. Zobaczmy. O! Czyli on przetrwał też, chyba. Ja muszę wrócić, muszę uratować ich. Odpuść już. Tam niczego już nie ma, niczego tam nie pozostało, nic tam nie pozostało. Odejdź ty cholerny łajdaku. Ty, o Jezu, padają słowa, które tłumaczenie na polskim. Knypku, ty... Nie wiem, wieśniaku, ty bufonie. Nazywaj mnie jakimi tylko nazwami chcesz. Musisz zabrać tych dwóch na pociąg, dopóki jeszcze jest czas. Tych dwóch? Sam, John! Nic wam się nie stało. Znaczy, no nie wiem, tam Sam leży, wygląda jakby był martwy, szczerze mówiąc. Znaczy, John leży. Ale co z tobą? Ty nie planujesz uciekać? Ja uciekam całe swoje życie. I poszedł ciemnookulary, poszedł Cool. Zniknął nam z ekranu, umarł. Nie wiadomo, co się z nim stało. Tylko ta trójka mogła zobaczyć jego ostatnie chwile. Albo i nie, albo może po prostu wszystko z nim ok. I on akurat lubi w tej takiej czarnej rzeczy się paćkać. Nie wiadomo. Wiadomo, że przyszliśmy w to miejsce i wioska została zanihilowana praktycznie. Wow! I to chyba faktycznie trzeba tak powiedzieć. Bo my jesteśmy na tej górze, tam był ten pociąg, a to wszystko tam troszkę wygląda niezbyt dobrze. Pociąg odjechał. Światła torów były czerwone i odbijały się w ciemnej nocy. Miazma skakała na boki stromego wzgórza, niezmęczona niczym jakiś człowiek, który się wspina na góry. Fabryka została aktywowana. Niedługo Greenberg powita swoich nowych mieszkańców. Oh shit. Oni zrobią klony po prostu.
No może nie, no to nie po co intelektualny. W ogóle nie wiem po co to wszystko, ale wiem, że sam jest to zamieszane, nie? I teraz to musimy jakoś rozkminić. To be continued. I to bardzo szybko, bo to jeszcze nie kończymy tego odcinka w tym miejscu. Zaczniemy sobie jeszcze część kolejną, także się nie przejmujcie. Ale tak, to be continued. Czyli co? Gdzieś się pojawiliśmy, pojawiła się sam, rozpoczęła się jakaś apokalipsa szlamu. Zabiła wszystko i wszystkich. A my jedziemy dalej, nie? Jesteśmy, kurczę, jak jakieś tyści nurgla. Po prostu rozprogowujemy plagę. John, w końcu! Myślałem, że nigdy się nie obudzisz. Spójrz, no po prostu spójrz. Ciomek, spójrz, na zewnątrz, jest pięknie. To fajnie, ale wszyscy nie żyją. Sam, na litość boską. Może sam tego po prostu nie ogarnia. Zaktualizował nam się nasz log. Czy coś ciekawego nam się pojawiło w tym logu? Ja nigdy nie wiem, który to jest, kurde... Log to jest... To jest log. To, czy w ogóle to mało jest tych jakby znaczników. Chapter trzeci w każdym razie zaczynamy. Gdzie? Jasper. Zaraz, tu ja mogę wskoczyć też? Nie, nie mogę. Jasper, co z tobą? Wioska była taka spokojna ostatniej nocy. Śmiertelnie spokojna. A jednak nie mogłem spać. Nawet nie mogłem zmrużyć oka. Zostawiłem moje mieszkanko, żeby wyjść na spacer. Żeby się trochę odświeżyć. Podczas tej rześkiej nocy. I wtedy właśnie, to wtedy te ciemne chmury się pojawiły. Biegłem i biegłem. Biegłem, jakby całe moje życie od tego zależało. A następną rzecz, którą wiedziałem, to to, że byłem na szczycie jakiejś góry. Młoda dziewczyna o złotych lokach mnie tu przeprowadziła. A pode mną, jak tylko oko mogło sięgnąć, nie było nic innego niż tylko czerń. Czerń taka jak noc, jak śmierć. To wtedy, kiedy młoda kobieta do mnie przemówiła, nikt już nie pozostał. To wszystko moja wina. To wszystko było moją winą. Jeśli tylko bym nie uciekł, jeśli bym poszedł z powrotem, żeby wszystkich uratować. Jasper, no obawiam się, że to tak mnie zadziałało. Powinienem był umrzeć z nimi. To właśnie myślałem, ale potem zobaczyłem waszą dwójkę. Musieliście dużo przeżyć, przecierpieć. Kiedy zobaczyłem was na stacji, wyglądaliście, jak gdybyście wrócili z jakiejś potężnej walki. No w sumie. Chodzi o to, że sam nie pamięta, co się w ogóle zdarzyło. I może tak jest lepiej, tak mi się wydaje. Wszystko tak jak ona nie powinno przechodzić przez doświadczenia tego typu. No tu się zgadzamy, Jasper. Nie wiem, o co wszystkim chodziło. Przecież tutaj na zewnątrz wcale nie jest strasznie. Czy my już dojechaliśmy? Ile jeszcze? Słuchaj sam, no... O, tunel. Jesteśmy w kolejnym tunelu. John? Coś nie tak? Coś się stało? To się stanie na pewno zaraz. Pociąg jest atakowany. Pociąg jest atakowany. Okej. Okay. To jest bardzo ciekawy komunikat. Nigdy w PKP takiego nie miałem. Teraz się obawiam. Będę jechał niedługo pociągiem. Gdzie pociąg atakowany, to nie wiem, co zrobię. Oni są tutaj. Znaleźli nas. Pani szczęście uśmiecha się do nas. To, co zaoszczędzimy na paliwie, powinno wystarczyć, żeby zapewnić ci całkowite przebudowanie. O! Tutaj jest nawet bardziej uduchowiona grupa ludzi i scena niż oczekiwałem. Chodzi o to, że będziemy mieli trochę towarzystwa w tym miejscu. Nie brzmią totalnie źle i chyba nie są źli. To nie atakowali? Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem wędrującym sklepikarzem Williamem, a ja jestem jego asystentem Danielem. A wy... dobrzy ludzie? Ja jestem Sam, to jest John i Jasper. Jesteśmy z Pod Croc Isle. Pod Croc Isle? William, czy to nie to? To zainteresująco brzmiące miejsce, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. Czy ono jest być może pośrodku jakiegoś gigantycznego, Boże, patelni? To był pod? Nie pamiętam teraz, uciekło mi słowo. Ale nie mówiłeś przypadkiem, że to jest gdzie skąd pochodzą... To jest w takiej wielkiej, ogromnej dziurze. Całe miasto jest pod ziemią. A więc tak. Cóż, na pewno brzmi jak bardzo bezpieczne miejsce, w którym można żyć. Bezpieczne. Bezpieczne od miazmy. To na pewno. Czasami to wystarczy. W każdym razie, miazma to jedna rzecz, o którą nie będziecie musieli się martwić w New Dam City. New Dam City brzmi jakby tam była jakaś tama. Dam to tama. Więc... Myślałem, że wybieramy się do White Whale Bay. White Whale Bay? Gdzie to niby ma być w ogóle? Słyszałeś o tym kiedyś, Daniel?
Nie mogę powiedzieć, że miałem okazję. Ale Podcrog Isle z drugiej strony... Zaraz, już wiem. Ten pociąg, czasami jego ogłoszenia nie są update'owane przez jakiś czas. Wystarczająco nawet, żeby po pewnym czasie większość nas w przystanków już nie była poprawna. Naprawdę? Ha. Jasper powiedział mi, że to miejsce nie jest... że to miejsce jest naprawdę przerażające. Jasper mówił coś takiego, zanim się pojawił na powierzchni. W ogóle o powierzchni tak mówił. O, czy to tunel, czy to światła gasną w pociągu, czy to rozmowy po prostu. Widzę, że Jasper nie za bardzo chce uczestniczyć w rozmowie. On się chyba naprawdę mocno przejmuje tym wszystkim. Nie dziwię mu się, cała wioska, on tam się dobrze czuł. My się tam dobrze czuliśmy, kurde. Nie wiem, John dużo nie mówi. Właściwie John nic nie mówi. No ale, ale cóż. Następny przystanek, Crystal Lake Dam. Okej. Okay. Cóż, w takim razie... Obawiam się, że musimy się rozstać tutaj. Czy to jest New Dam City? Ta, New Dam City było zbudowane nad Crystal Lake Dam. A więc do następnego spotkania, moi przyjaciele. Jak się pięknie skłonił. Ten też się skłonił. To jest jego robocik, jak strzelam, tak? To bardziej wygląda jak robot z tym dolną częścią szczęki. Robocia szczęka, zawsze spoko. Zawsze dobrze, kiedy pierwsza rzecz, którą widzisz w Nowym Mieście, to wielki napis SOS. Wiesz, że na pewno chcesz tam się przemieścić, chcesz tam pobyć. Nic nie ma w tym niebezpiecznego. Znaczy, absolutny brak ludzi w tym miejscu również jest wyznacznikiem, że tu jest dobrze, tu jest spoko miejsce do życia. W każdym razie, wysiadamy z pociągu chyba. Nie wiem, czy wszyscy, czy tylko tamten koleś. My też. Na pewno Sam wybiegła z bardzo wesołą miną. To miejsce jest ogromne. To musi być miasto. Żeby przeczytać, co jest napisane na pociągu. Nie wiem, co to jest napisane. John, pośpiesz się. Próbuję na tych wyświetlaczach, wiecie, przeczytać, co jest napisane, ale nic mi do głowy nie przychodzi, co to może być. Ocntio? Nie wiem. Jasper jest tak załamany. Ha? Coś nie tak? Jasper? Nie przejmuj się mną. Ja po prostu nie wiem, jak podejść do tego miejsca. Słuchaj, ty może nie wiesz, jak podejść do tego miejsca, ale my musimy do niego jakoś podejść jednak. Jasper, ja naprawdę nie chcę jeszcze iść. No dobra. O, są ziomeczki. Hello, hello. Witajcie ponownie, drodzy koledzy z przedziału. Zastanawiacie się, gdzie iść prawdopodobnie? Możecie spróbować pójść przejście na Princess Avenue. Zobaczcie, coś się dzieje. Okej, okay, a ty, ziomeczku? Ta rzecz jest całkiem zniszczona. Wygląda, jakby potrzebowała nowych elementów. No dobra. Niech potrzebuje nowych elementów, to niech potrzebuje. Uuu, siemanko, robocie od makijażu. Tetsuo. Proszę pamiętać, że motory, właściwie to, no motory można powiedzieć, oczywiście to pewnie rowery tutaj chodziło bardziej, rowery, deski skateboardowe i rolki nie są, nie ma na nich pozwolenia na terenie pociągu. Okej, okay. Jest na pewno safe station, zobaczymy, co nam Lufka powie dzisiaj. Jesteś pajęczą siecią, która jest rozciągnięta przez czas, a wspomnienia po prostu w tobie utykają, zupełnie jak małe różnego rodzaju insekty. Ale co jakiś czas jedno się po cichu przyciska. I to, mój przyjacielu, jest dlaczego zapominasz o różnych rzeczach. To jest bardzo ciekawe podejście do sprawy. Nigdy nie myślałem o sobie jako o pajęczej sieci. No ale dlaczego nie, tak? Dobra. Idziemy sobie dalej, więc co my tutaj mamy? Nic tu nie mamy, pusto jest. Weźmy w dół. O, cholera. Znowu na jakiejś górze jest to miejsce. Pociąg odjechał, bye bye. Jedyny nasz pociąg. Chyba nie musimy się na razie tam wracać. Mamy full HP. Jesteśmy Johnem. Mamy też Sam przy sobie. Jakieś mała budka. A możemy zejść. Tutaj wioska od razu jest pod stacją, z tego co widzę. Ale to ta wioska. Tam do góry po lewej nie pójdziemy. Nie ma żadnych schodów. Pójdziemy na dół po prawej. W sumie tak może się za szybko rozpędziłem z tym. Nie, miałem rację. Uptown, no dobra. To wygląda na fajną wioskę nawet. Taką trochę. Japońskie miasto w sumie. Margolari Pittore. To miasto. Czy widziałeś, to miasto jest takie piękne i ten splendor. W najpiękniejszy
to jest najpiękniejszy dzień dla waszej dwójki. Czy jesteście podróżnikami? Ja jestem Margolari Pitore. Jestem podróżnym malarzem. Albo malarką, nie jestem pewien znowuż. Chyba maralką. Maralką? Malarką. Czy wiedzieliście, że to miasto było zbudowane na czubku Tamy? To niesamowite, prawda? Pomyślcie o tym, jakże to wymagało geniuszu. Totalnie. Można było też być genialnym i wybrać inne miejsce do wybudowania tam, znaczy miasta. Ale co ja tam wiem o życiu? Po torach można chodzić, a to jest bardzo niebezpieczne. Czasem myślałem, że to Jinx z Pokémonów tam po prawej. Trochę ta paleta barw podobna. Siemanko, Omar. Pozwólcie mi zgadnąć. Ja się tutaj, żeby to zobaczyć, co nie? Nie ma co tego ukrywać. Wszyscy jesteśmy ludźmi gatunku takiego prymalistycznego. Cóż... Przykro mi to mówić, ale show się jeszcze nie zaczął. Będziecie musieli przyjść później. No, teraz się trochę zacząłem martwić. A ta babka Jinx poszła... gdzieś tu jest skrzynka, nawet widzę gdzie. Otwórzmy ją sobie. 3 tokeny. Dobra, musimy znaleźć potem tą maszynkę do tokeniady. Odkręcimy krany, proszę bardzo. Niech się woda marnuje. Teraz jesteśmy złowrodzy. Dobra, halo? Achievement nam się odblokował nawet. Słuchajcie, słuchajcie. To jest w ogóle bot sprzątający. Ja nie pozwolę na to, żeby ludzie zaśmiecali moje ulice. Ja tylko zobaczę, że robicie bałagan, to was też przy okazji sprzątnę. I będzie to bardzo czyste sprzątnięcie. Okej. Okay. To jest groźba karalna moim zdaniem. No ale cóż, może tutaj przepisy prawa pozwalają sprzątaczom na takie zachowanie. Teraz, czy mamy tutaj gdzie iść? W ogóle to właśnie, może skonsultujmy mapkę. No mapka mówi, że powinniśmy iść na dół raczej. Wybaczcie, a skoro tak, to idziemy na dół. Mapka mówi, to Radek skacze, że tak powiem. Ojej, Budda fan? Ale że w sensie wachlarz Buddy? Czy jakiś faktyczny fan? Nie, pewnie chodziło o te... Tata! Tata, co ty tu robisz? Pewnie chodziło o te... Boże, jak to się nazywa? Waterfall. No, wodospady. Wyczuwam skrzynkę. Nawet wiem gdzie, ale czy jestem w stanie jakoś tam przedostać? Bo ona jest tam. Ja bym bardzo chciał zgarnąć. Może wejdę przez to... Zamknięte. No nie wejdę przez to w takim razie. To może wejdę przez to? Chyba kurde... proszę bardzo. Jak oszukałem system. Znaleźliśmy części. Zobaczymy, co nam pozwolą zadziałać. Tutaj niczego nie ma. Tu jest jakiś ziomek, który ma wykrzyknik nad głową. Pewnie jest nieważny. Porozmawiajmy z nim, ma też różowe włosy i okularki. Witam, drogi panie. Czy może poszukujesz pracy? Albo nawet dwóch? Ja tutaj zamieszczam tylko najnowsze reklamy w mieście. Laboratorium Alwy. Obecnie poszukiwany jest asystent do laboratorium. Czy jesteś odważny, silny? Szukasz sposobu na to, żeby użyć swoich talentów w dobry sposób? Może jesteś fantastycznym wojownikiem, który nie ma gdzie szlifować swoich umiejętności? W takim wypadku... Ty jesteś asystentem do mojego laboratorium, jakiego zawsze poszukiwałem i na jakiego czekałam. Razem ty i ja uratujemy świat od miasmy. Oferujemy całkiem konkurencyjne płace, a także darmowy pokój. Adres to Princess Avenue, Rocket Mansion. Postscriptum. Preferencja będzie dawana dla tych ludzi, którzy mają niesamowite zdolności kuchenne. Kucharskie właściwie, kuchenne też. John! Uratować świat od miasmy i przy okazji umiejętności kucharskie. John, to chodzi o ciebie. Chodźmy to spróbować. Możemy być asystentami w laboratorium. Tak sam. Kurde, bez urazy, ale na pewno będziesz. Tutaj jest koleś, który leży. Nie wiem, jak się do tego poczuć, ale zapytam go. Kentaro. Troszkę wyżej? Troszkę wyżej? Tak, o stary. Tak, dlaczego światła zgasły? Było tak blisko. Co tam koleś podglądasz? Czy wy też szukacie księżniczki Alwy? Czy ten koleś próbował podejrzeć pod jej spódnicą? Dzieciaku, ile ty masz lat? W każdym razie idźcie tą alejką za mną i dotrzecie bez problemu do Rocket Mansion. A tam ma swoje miejsce. Okej, ale czego, co ty tam robiłeś? To ty mi tu mówisz, to fajna zmiana tematu, nie? Ale ja wciąż nie wiem, co ty chciałeś. Tego się nie dowiemy. Bardzo mi się podobają te znaki tutaj, które są rozsiane, które są takie... mam wrażenie... Nie, zaraz, to jest japoński. Przez chwilę myślałem, że to nie jest japoński, ale to jest japoński przecież. Tu jest napisane kappe, cokolwiek to jest. Tu jest napisane daiga, chyba. Nie wiem, nieważne. W każdym razie, jest tutaj safe station, jest. Kolejna lodówka, to nam tym razem powie. Pieniądze, status, sława, śmiechy, łzy i pieśń. Wszystko to istnieje tak obok
ścieżki twoich wspomnień. Okej. Okay. To wcześniejsza lodówka była bardziej filozoficzna. Moi drodzy, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Tu sobie zakończymy ten odcinek. Dużo się stało. Dużo się stało. Wioskę rozwaliło praktycznie rzecz biorąc. Myślę, że to naprawdę dużo zawarliśmy kontentu w tym odcinku. Standardowo, jeśli wam się podobało, zapraszam do lajkowania filmu, komentowania, jak wam się spodobał ten odcinek i fabuła, oraz subskrybowania kanału, to mi bardzo pomaga. A my widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.